Niektórzy z was mogą jeszcze pamiętać starą maskotkę Wojana. Wyglądała ona w ten sposób i na Wojan Shopie była przez określony czas, a potem magicznie zniknęła. Nie było jej przez prawie 2 lata. Przez ten cały okres pracowaliśmy nad tym, aby tą starą maskotkę zmienić, odświeżyć jej wygląd, sprawić, żeby była znacznie lepsza. I udało nam się. Po 2 latach możemy oficjalnie pokazać wam naszą nową maskotkę Wojana. Wygląda ona w ten sposób. No spójrzcie, czy ona nie jest przecudowna. Naprawdę długo nad nią pracowaliśmy, no i taki efekt piękny uzyskaliśmy, który moim zdaniem jest po prostu nie do podrobienia. Ta maskotka jest większa od poprzedniej, ma 26 cm wysokości, jest zrobiona z bardzo miłego materiału, idealnego do przytulania. No ta maskotka jest po prostu świetna i jest od teraz dostępna na Voyanshop, dlatego wbijajcie i sprawdzajcie. Ostatnio jak maskotka się wyprzedała, to nie było jej przez 2 lata. Także śpieszcie się, póki ta maskotka jeszcze jest. Wbijajcie na Voyanshop .pl i sprawdzajcie nową maskotkę Wojan Team. Siemano, kolano, tutaj Wojano i Paliano. Elo. Siemano, siemano, umieram z głodu. Jesteśmy znowu na naszej tratwie i będziemy zbierać sobie rzeczy. Patrzcie, o, zbierzemy sobie tą beczkę i o, jejku, ile rzeczy mam. Jaka ej, wyspa. Patrz, jaka wyspa, patrzcie tam, płyniemy do niej. Dobra, musimy skręcić, żeby do niej dopłynąć, ale jak ją odkryjemy, to coś czuję, że tam będzie dużo kozackich rzeczy. Dlatego tam, o, musimy, o, na pięknie, to ja tylko, ja to zdechnę se z głodu i tego, i wrócę do ciebie, wiesz? Jak to, stary, mamy tyle jedzenia, stary, trzymaj, trzymaj, rzucam ci. Masz pieczone ziemniaki, robiłem je całą noc. Całą noc je robiłem. Potrzebuję wody. Ja się, dobra, trzymaj, stary, wypij se wodę, stary. Wypij se wodę, ja cię uratuję. Mamy wszystko, możesz oddać kubek, dzięki. Ja nie wiem, dawaj arbuza. Ananas, patrz. Dobra, jem ananasa. Jest ananasy, patrzcie, możemy... Żyje, żyje, ale dobra. Daj nasiona od razu tam zasać z powrotem. Tak, ananasa, czekaj. A my musimy zrobić kotwicę, bo tam musimy dopłynąć sobie. O, rzucana kotwica, lina, potrzebuje liny. Mamy nasiona palmy, mamy normalnie. Na szczęście my mamy linę, bo robiliśmy przez całą noc, zbieraliśmy masę rzeczy i uzbieraliśmy ich tak dużo, że starczy nam na wszystko. W dzisiejszym odcinku odkrywamy same nowe kozackie rzeczy. Patrzcie, już w tym momencie kładę sobie tutaj kotwicę i wydaje mi się, że jest już git, więc słuchajcie, podnieś i zarzuć. Zarzucam kotwicę. Jaki wielki, co to jest za wyspa? Ogromna jest. Kotwicę już mamy, więc będzie można pójść ją odkrywać, ale poczekaj. Nie pójdziemy jej odkrywać z naszymi słabymi rzeczami. Nie. Mamy siekierę praktycznie rozwaloną, ale odkryłem, widzowie, że tutaj można zbadać nowe elementy, nowe rzeczy, na przykład u Paliona zrobiliśmy 2 żagle na odcinku, więc obserwujcie u Paliona. I słuchajcie, mamy mega fajną rzecz, jest to wyrzucany hak, który działa znacznie szybciej. Spójrzcie, jak rzucę sobie ten hak tam daleko, patrzcie, ej. No patrz, jak widziałeś, jak mało zabrakło? Nie! Patrz! Rekin już tam był. Rekin. O, zobacz, tego rekina dzisiaj mamy cel totalnie zniszczyć, więc oglądajcie koniecznie cały odcinek razem ze swoją maskotką, jeżeli już do was dotarła, bo widzieliśmy, że bardzo, bardzo dużo osób tą maskotkę już zakupiło i już z niej korzysta. A spójrzcie tutaj, możemy sobie w tym miejscu zrobić mega skrzynię, tylko potrzebujemy zawias, zbadać zawias. No, nareszcie więcej miejsca. Super, ale czekaj. O, dobra, teraz patrz, klikam tutaj zbadaj i już możemy zrobić tą skrzynię. Naucz się, uwaga. Właśnie tą siekierę by fajnie było zrobić. Udało się, właśnie, siekiera, gdzie jest siekiera? Czy my już ją możemy gdzieś tutaj nauczyć się jej? O, mam pomysł, wrzucę siekierę, tutaj. Nie, siekierę umiemy, tylko potrzebujemy, nie mamy tego, śrubki. A śrubkę chyba da się zrobić, czekaj. Gwóźdź z odpadków. A, gwóźdź, ale nie śrubkę. Nie, śrubki trzeba znaleźć, no. Chyba że tutaj gdzieś da się nauczyć robić śrubki. O stary, nie pomyślałem w ten sposób. Sprawdźmy. To jest dzida. O, sztabka metalu. Śruba. Taki twardy gwóźdź. Da się? Da się, ale potrzebujemy sztabkę metalu. Nie mamy czasem żadnej sztabki metalu? Nie, metalu nie, metalu nie. Tutaj jeszcze. Dobra, to jest to czas, żeby odkryć tą wyspę, słuchajcie. A, tylko czekaj, siekiera właśnie, bo ja tą moją to mam słabą. Więc no, czekajcie. A ty zrobisz tą lepszą? No nie mam jednej właśnie śruby, stary, no, trzeba pozbierać. Ale jest szansa na to, że ona tutaj gdzieś będzie. To czekaj, to dalej, lecimy. Odkrywamy tą wyspę, widzowie. Odkrywamy ją. Ej! O, cię dziabnął, kurde. Co mnie tak dziabnęło? Ale cię ciachnęło.
Ten lamus mnie tak dziabnął? No od razu, od razu. Dobra, dawaj, zbieramy to drewno, potrzebujemy drewna. Oś. Nie mam miejsca. O, dobra, ja zebrałem. Ja akurat tutaj o miejsce się postarałem, chociaż nie mam go jakoś bardzo dużo. Ja sobie pozwiedzam. To wiesz co? Ja wrócę, ja sobie wskoczę połowić i może w tym miejscu znajdziemy sobie jakąś śrubę. Patrzcie, może z tego będzie śruba. Nie, z tego jest odpadek. Ej, to jak, gdzie ty jesteś? Jak skoczę z góry, to przeżyję? Do wody to tak, a nie do wody to nie wiem, gdzie ty jesteś. O, widzę cię! Ej! Nie skoczyłeś do wody! Byłem na plażę, nie mogę. Ale wstyd. Rekin, zostaw mnie! Uważaj na rekina. O, widzę tutaj naszą kotwicę. Dobra, muszę dużyć rzeczy. A ty zrobiłeś, bo jeszcze nie zrobiłeś tej dużej skrzyni. Ej, z tym nowym hakiem, który zrobiliśmy na twoim odcinku, tak szybko się zbiera te rzeczy, naprawdę. Dobra, to odkładam. Będę miał tyle kamienia. Nie wiem jeszcze po co mi kamień, ale pozbieramy. O, słuchajcie, a co tutaj jest? Nie, ten to nie jest. Dobra, mam full ekwipunek, mogę iść, już jestem czysty, idę polować. Au! Rekin mnie ugryzł. Nie, no tego rekina trzeba będzie zniszczyć dziś, zobaczycie. Z drugiej strony? Nie, jestem trochę tak, no w sumie tak trochę od drugiej. Szukam tu arbuzów. Szukam skrzyni na dole, wiesz, bo one gdzieś są pokrywane. Bo te śrubki są. Tak, w tych no on mnie zaraz rozwali, stary. W górę mam jakąś skrzynię, ale to jest taka zwykła chyba. Reki mnie znowu zaatakował. Zupa rybna, mogę zrobić zupę rybną. Reki mnie atakuje, uciekam. Zawias dostałem tylko. O, stary. Zawias już bardzo, będziemy mogli z tego zawiasu zrobić większą skrzynię, zobaczysz. O, dobra, to akurat mega git. Słuchajcie, ja wracam na tą wyspę, bo słuchajcie, zaraz mnie rozwali ten lamus. Ała, no zaraz naprawdę zginę. Dobra, muszę zjem sobie kokosa, dobra. Wezmę sobie Kokosa. Zbiorę plony, super. Tam się nie da wyjść. I od razu zasadzimy te ziemniaki, a tutaj postawimy te nasze, dobra. Super. Stary, nie wiem, jest masakra, tak ciężko z tym rekinem. O, ty lamusie! Nie mam dzidy! Musisz zrobić dzidę! Nie mam dzidy, spadaj stąd, on nam rozwalił nam sieć! Nie! Co? No naszą sieć nam rozwalił, tutaj widzowie mamy specjalną sieć, na której zbieramy rzeczy. Nie, sieć jest droga! No. Nie. Ej, ty nie zasadziłeś ananasa. Ty zasadziłeś jakiś kwiat dziwny, niebieski. To może miss. Ale jeden ananas jest chyba tam. Jeden jest, ale jeszcze drugi potrzebujemy. Trzeba tego kwiata usunąć teraz. Patrzcie, ile my tutaj zbieraliśmy rzeczy. Piasek? O, sprawdźmy, mamy tutaj mystery boxa. Sprawdzimy, co z mystery boxy dostaniemy. Uwaga! O, ale mi przywalił rekin. Drewniana wanna, możemy się myć. I kredens. Ogromny małż dostałem. Możemy zrobić mega dużą skrzynię. Dużą skrzynię! Tak, dlatego robimy ją koniecznie, bo mamy już właśnie zawias. I spójrzcie, tutaj gdzieś można ją postawić, więc postawmy ją tutaj. Ile ma miejsca? O, jest ogromna! Dobra, wrzucam. Nie ma dwa razy więcej niż zwykła, obstawiam. Wrzucam tutaj jakieś rzeczy. Potem posegregujemy te rzeczy. Póki co wrzućmy coś takiego. No. I stary, i będzie pełno miejsca na to, żeby z tej wyspy zabrać wszystko. O, no i pięknie. Się napoiłem, dobra woda. O, i mamy jeszcze kolejne plony, dobra, to można zebrać i od razu dać na ruszt. I lecimy podbijać, słuchajcie, tą wyspę. To ma znacznie więcej miejsca. No, jest dużo, naprawdę, o. No i słuchajcie, to co? Wyspa będzie podbijana do białego rana. Chodźmy szybko, bo dzień jest świeży dzień na podbijanie wyspy. A czy ty tam byłeś na samej górze tej wyspy, żeby sprawdzić, czy jest jakaś skrzynia? Skrzynia była, ale w tej skrzyni właśnie był zawias. Okej, to sprawdzimy, może coś jeszcze będzie. Patrz, czerwony kwiat. Idem. O, tutaj mamy jakieś... Kokosy, mangosy, zbieram jedzonko, to. No arbuz to jest fajne, bo to też wodę daje, jak się nawadniasz. Dobra, zebrałem. I słuchajcie, jeszcze zbieram niebieski kwiat. Tutaj, o, niebieski to mój. Ile arbuza? I arbuz. Po co te kwiaty są, ile ich jest? Dawaj, zbierzmy jeszcze tutaj to drzewo, bo ja mam mało siekierę, nie wiem jak mangosy. Ty. Mangosy, ja mam, no. Ole mangosów ty będzie. Żółty kwiat. Ty. Gdzie jest jeszcze? Nie, tu już nic nie ma, tu jest palma do rozwalenia. Chodź na górę teraz. Mogą się chyba kryć tylko pod wodą już takie rzeczy. Dobra, ananasa kolejny. Czarny kwiat kolejny. Czarny kwiat, co to? Spróbuj to rozwalić jeszcze drzewko. Kokos! I słuchajcie, spróbujemy tu wskoczyć. O, dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Nie ma. Dobra, słuchajcie, ile my mamy rzeczy z tego, no masakrycznie dużo. Jak to wysoko.
Mieliśmy cały pusty ekwipunek, a teraz jest tego pełno. No dobra, to co? Ja robię skok do wody. Na główkę! Na wysokości! Dobra, udało się. Ty, czy może tam... Dobra, robię to. A co to jest? Co to jest? Jakaś baryłka? To? Idę do ciebie! A, to jest cień! Jak to głęboko! Tam widzę rekina, stary, uważaj, tam jest rekin. Właśnie wiem, już się boję, już mnie to nie zaraz atakuje. Pływasz sobie tutaj razem ze mną. Nie, tu jest gdzieś wyjście? Musimy koniecznie znaleźć tą skrzynię ze śrubkami. Tak. Bez tego będziemy mieć... jak tu można głęboko wpłynąć? Au! Dobra, znowu mnie ugryzł, cwaniak jeden. Co to jest? Idę od drugiej strony. Glina! Ej, gliny bardzo potrzebujemy, stary. Wiesz, że glina jest giga głęboko. Oho. No dobra, stary, ja tutaj... Nie gryzie rekin. A co z gliny możemy teraz zrobić? Można chyba cegłę zrobić suchą, a z suchej cegły można zrobić taki specjalny... O, mam też glinę. Można zrobić, przetapiać te miedź i tak dalej na inne rzeczy. O, to będzie mega dobre, dobra. Wtedy będzie można zrobić jeszcze bardziej zaawansowane przedmioty na naszej tratwie, więc widzowie... On rukuje giga głęboko znowu, szukam. Dobra, szukaj. Ja mam nadzieję, że tutaj nie trafię na rekina. To, nie, to chyba kamienie. O, to jeszcze metal, tutaj odpadki, dobra. Ruda metalu. O, mam kolejną glinę. Ej, piasek, piasek też bardzo nam się przydaje. I glina, no i super, stary. Tego potrzebowaliśmy. Dobrze. Bo możemy wtedy nowe schematy, nie, ogarniać. Tak, to wszystko zbieramy, stary. To będzie tyle fajnych rzeczy. Rekiny. I czy tą muszlę mogę zebrać? Podnieś ogromny małż. Ogromny małż mam! Też to miałem, no nie wiem po co to jest. To też można zbadać i coś z tego zrobić, więc będziemy to sprawdzać. Tak. A ja wpływam teraz gdzieś głębiej i tutaj widzę coś. Ja też nurkuję znowu. Dobra, ja widzę tutaj chyba miedź to będzie. Metale tak, jakieś. Mam miedź. To miedź metale. Będzie... ja już nie mieszczę rzeczy, dobra, to wyrzucam metale. W takim razie... Glina, kamol, ale tego jest pod wodą. No jest tego masakrycznie dużo. My to wszystko oczywiście będziemy chcieli, dobra, idziemy. Ogrom. Płynę po te tutaj kartony! Bo ja myślałem, że ja mam dużo miejsca w ekwipunku, a to jednak nie. I jeszcze tutaj mieć, dobra, zebrałem. Rekin coś nie płynie do mnie, on jest u ciebie? Właśnie ja jestem po drugiej stronie i tutaj nie ma żadnego rekina, więc ja się cieszę. Ja się cieszę. Nie mam. Korzystajmy z tego, póki rekina nie ma. Zbierzmy co się da i uciekajmy. O, jeszcze tutaj widzę odpadki, a odpadki też nam są potrzebne. Dobra, pyk. Pyk! Ja nie mogę z tym nowym, tak łatwo się to zbiera, co? To na hita, no od razu. Tak, od razu i naprawdę szybciutko, dobra. Mam multum tych kamieni, gliny. Ja tam widziałem rekina. Łapię się! Nie top się, nie top się. Żyję, jestem na środku morza, a nie ma rekina, co jest? No i widzisz. Jak ja tutaj znalazłem dużo jakichś rzeczy jeszcze. Dobra, my z tej wyspy będziemy mieć tyle fajnych rzeczy. To wszystko nam się przyda do naszej tratwy. I jeszcze piaseczek, dobrze. Czy nurkowanie zabiera jedzenie? Chyba dużo zabiera jedzonka, bo ja właśnie straciłem w miarę sporo. No, wody mi też zabiera. I jeszcze raz. Czemu podczas nurkowania się nie łyknie tej pięknej, solnej wody? A, no właśnie nie można, bo wtedy będzie przypał, wtedy jest lipa. To jest glina? Iść. Ta glina, tej gliny dużo mam. Ja też, ale to bardzo dobrze, jako bo... jaskinia! Będzie można z tego zrobić dużo rzeczy. Jaskinia? Ej, jaskinia. Podwodna? Mhm. Co? Gdzie masz podwodną jaskinię? A nie, to tylko tak, nie, to tak skalne, ale ładnie wygląda. Ruda metalu! Dobrze. Ja beautiful. Wypływam, żeby tutaj sprawdzić, czy coś jeszcze jest. Też wypływam, bo tonę. Ej, dobra, ta ruda metalu była ultra... Gdzie ty jesteś? Jestem tak daleko w ogóle od tej wyspy. Teraz muszę dopłynąć z powrotem. Widzę cię. Widzisz? Dobra. Jeszcze jedna... Ale się męczy. Dobra, uciekam! Rekin, nie! Rekin! A czemu go tak długo nie było? No właśnie, nie? Uciekam już stąd. Ja mam wszystko, co chciałem. Jestem na wyspie, możemy odpływać tak szczerze. Dobra, wróciłem, stary. Ptaki na jedzenie! Nie, ptaki! O, dobra. I słuchaj, zbieram sobie te ziemniaki. I jem sobie, bo już widzę, że jedzonko mi się przyda. O, nie, rekin! No ja nie mogę, zniszczył deskę. Ty! No nam to zaraz zniszczy i będzie koniec! To niedobrze, musimy go zaraz tu poprawić, dojechać. Widzisz, przecież ten... O nie, trzeba. Dobra, posegregowaliśmy sobie to mniej więcej, patrzcie jak tego mamy dużo. Dobra, zbieram te wszystkie rzeczy i trzeba będzie je zbadać. Ziemniaki się robią. Ziemniury? No i pięknie, dobra, no. To co? To ja teraz tutaj będę chciał to wszystko zbadać, wrzucę sobie kamień, kliknę zbadaj. O! Kamienna... Co?
Kamienny strzała. Zwykły drewniany łuk z kamiennym czubkiem. Co to gdzie jest? Mieli łuk? Naucz się, klikam. Haha, łuk jo, można. O, mamy strzały. I jeszcze miedź nie można zbadać, no to nie. Tego piasku też nie. O, glina, glinę da się. Glina, gliniana miska, bardzo dobra miska, o. Młyn nie do mogę. Farb. Wytwarza barwniki z kwiatów i jest napędzany wodą, okej. Strach na wróble można zrobić, stary. Robimy go, dobra. I jeszcze wrzucę tutaj, małża wrzucę, dobra, wrzuciłem małża i można zrobić ptasie gniazdo. Miejsce, w którym mewy odpoczywają i składają jaja, nie zbliżaj się do niego za bardzo, żeby ich nie spłoszyć. Eee! Jo, własne ptaki będziemy mieć. No mocne to wszystko, stary. Dobra, no to w takim razie, ja teraz tutaj muszę spojrzeć, jak zrobić ten piec hutniczy. Potrzebna jest sucha cegła. Okej, a cegłę widziałem, mokra jak cegła da cegłę? Się tu. Jest, normalnie do skraftowania, mokra cegła, robię ją. Okej, zrobię dwie. I teraz tą mokrą cegłę, domyślam się. Nie. Na ognisko. Nie można na ognisko, trzeba chyba postawić. Czekaj, spróbujemy w takim razie postawić ją, zobaczymy. Może ona, wiesz, w słońcu ty musi możesz być cały czas. Postawić? Postawiłem ją. Ło, jak to wygląda. I co teraz z nią, widzowie, z tą mokrą cegłą? A jak ją zebrać potem? No właśnie, nie? Może, dobra, zobaczymy, czy ona wyschnie. Reki nie. Tutaj nawet mi nie podchodzi. Dobra. Sprawdźmy, w takim razie mokra cegła, połóż ją na tratwie, żeby wyschła. O, widzisz? O, dobrze zrobiłeś. I jak wyschnie, to będzie można zrobić piec do wytapiania. Można z niego wytapiać metal, piasek, rozpuszczać glony. Ej, no mocne. Rozpuszczać glony. No wcale, wow. Wcale woda nie dotyka tej cegły. No, no to pięknie. A, wcale, no tak, no tak. Ej, to wypłyniemy na otwartą wodę. Tutaj dobra. Gdzieś była nasza kotwica. Gdzieś, a, cia, nie ma już. Nie ma? Dobra, no to odpływamy. Gdzie płyniemy? W prawo póki co od wyspy, gdzieś na drugi kierunek, okej. A my wypijmy sobie, o, nalejmy tutaj. Ej, już można zebrać te plony. Nie no, dwa żagle to pewna profeska. Tutaj trzeba zasiać coś jeszcze na tym dużym. Nie możemy marnować przestrzeni, koniecznie, nie można. Tak, dobra. Tak, co? Jeszcze nie mamy nasion, no. Ziemniory. Nie ma żadnych nasion? O, kurczaki. Nie ma ani arbuza, ani ananasa. No to to trzeba to wszystko uzupełnić. Dobra, ja tutaj ciemno. Wodę uzupełniam. I słuchajcie, kładziemy się w takim razie, bo chcemy sprawdzić tą mokrą cegłę. Dobranoc. Sprawdzamy, czy nasza mokra cegła wyschła. Jeszcze nie, dobra, to postawię drugą obok, patrz. Pyk, i robimy domek ceglany. Glinionkę. Dobra, sieję. Siej, a ja zbieram deski i tutaj te deski wrzucamy, żeby się przetopiły. Pięknie, mamy ziemniora, wrzucamy kolejnego. Pięknie. O, jeszcze jeden. No, i wcinamy, pięknie. Ej! Zjadł nam! Jeszcze cię dopadnę! Dobra, jeszcze go rozwalimy, widzowie, ale najpierw muszę zrobić sobie nowe przedmioty, bo ten hak mój już się kończy, potrzebuję linę. Śruba! O nie, nie mamy śruby! O nie. Ta śruba jest najgorsza, bo to jest jak ten zawias, to jest tak rzadkie. No, a śrubę będziemy mogli zrobić, jak zrobimy sztabkę metalu, a metal, czekaj, że ja zdobyłem metal. Tak, ja też. Rudę metalu, więc nie możemy jeszcze zrobić, bo musimy najpierw się przetopić, okej. Ale to zaraz będziemy mogli, bo właśnie dążymy chyba do pieca, nie? Tak. Jesteśmy już bardzo blisko tego, więc no jeszcze chwila i to zdobędziemy, więc ciśnijmy sobie w takim razie. A ja w tym czasie, no siekierę nie zrobię nawet z tej rzeczy. Nie mamy śrub, no jest przypał te śruby. Ale spróbujmy. O, kamienna strzała. Dobrze. Dobra, ej, plastik mewa. Mamy dużo tych rzeczy. Ej! Czy ona nam zjadła to, czy nie? Nie, był jeden na nas tylko. Dobra, to ja podlewam tutaj nasze rzeczy w takim razie. O, i jeszcze tutaj potrzebujemy. Gnioki daje nowe. Tutaj nie. Widzowie, my nie wiem, czy widzimy coś dobrze, czy nam się przewidziało, ale widzimy coś mega ogromnego tam, w tamtym kierunku. Jak myślisz, co to jest, stary? Ej! Co to jest? Co to jest? O co chodzi? Co my odkryliśmy? Stary, to jest jakaś ogromna wyspa. Płyniemy tam. Ale gigant. Dobra, płyniemy tam. Ej, patrz na to! Sucha cegła! Zrobiła mi się. Mamy to! Dobra, podnoszę ją i słuchajcie, jest jedna, jest druga. Dobra, patrz na to, weź sobie to. Co to jest? Co to?
strach na wróble. Wow, dobra, stawiamy go tutaj, żeby nam nie latały ciągle tutaj wróbelki. Pyk, pięknie. A odleciał od razu, a chciał przylecieć. Ej, czyli działa, super, dobrze. No to co? Co to jest za wyspa? Ale co to jest? Dobra, zaraz to ogarniemy, musimy najpierw zbadać sobie nasz właśnie tutaj piec. A żeby to zrobić, potrzebujemy zbadać cegłę. Mamy to i teraz musimy nauczyć się robić ten piec. Nauczyliśmy się i chodźmy do wytwarzania. Gdzie jest wytwarzanie naszego... Ej, to nie jest taka zwykła wyspa. Nie wierzę, stary, potrzebujemy 6 suchych cegieł, więc znacznie więcej piasku i gliny nam będzie potrzebne. Ej, to mi się wydaje, łatwe, że my tu zostaniemy na dłużej, zobacz to. Co to jest? Ej, co to jest? No widzisz? Co myśmy odkryli? Stary, na dłużej zostajemy. Zostajemy tu fest. Tam jest jakiś domek. Dobra, dobra, ja... O, zbierz tą dechę dużą. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, zostajemy tutaj fest długo. Ja tu zostaję na zawsze normalnie. Ole, jazda, dobra. Mieszkamy, mieszkamy tu. Jak tu kotwicę robimy? Kotwica! Kotwica! Gdzie jest kotwica? Ja nie widzę. O, tu chyba. Jest, zrzucana kotwica. To lina potrzebuje. Nie mam liny. Gdzie jest lina? Tutaj jest lina. Dobra, robię masę tej liny, bo nam się cały czas przydaje ta lina. Robię kotwicę. I słuchajcie, zarzucamy tą kotwicę gdzieś tu za chwilę. Nie, no to będzie idealnie wszystko. Ja cię kręcę. Co myśmy odkryli? Co myśmy jaki odkryli? Gigant. Gigant wyspa. Największa wyspa ever. Ej, tam jest jakaś lama. No way, lama! Co jest? Dobra, już prawie jesteśmy. Już mam kotwicę. Tylko czekaj, podpływamy dobrze do tego. Do zatoczki. Staram się skierować teraz na tą już zatoczkę. Dobra, już chyba wiosła nie mamy. Nie, lepiej ciekawe kotwica, no bo... No git. Wrzuciłem, wrzuciłem. Dobra, stary, ja biorę jeszcze siekierę, bo ja się boję, co tam może być. Gdzie jest jakaś siekiera? Tutaj powinna być. Mam siekierę. Lina znowu mi potrzebna, ja znowu nie mam liny, ja cię kręcę, dobra. Zabieram. I na pewno opróżnij sobie wszystko z ekwipunku, żebyś miał, tak, bo... Tak, mam czysto, mam czysto. Przyda nam się. Dobra, lina. Robimy. I tutaj. O, siekierę zrobiłem. O nie, ty, rekin nam coś rozwalił. Dobra. Co ty tam robisz, stary? Zapraszam. Już idę, tylko czekaj. Zrobię sobie, mówię, tutaj miejsce, bo ja wiem, że tam będzie tyle rzeczy, że będzie problem, będzie przypał. Dobra, wszystko jest? Wszystko jest, stary, idę. Jazda! Dobra. Jakie ogromne. O co chodzi? Ogromna wyspa odkryta. Co jest? Ej, to się dalej ciągnie, wiesz, jakie to jest ogromne? O mygy, to jest prawdziwa lama! Co nie, to jest? Mi. What? What? O co chodzi? Jak to chodzi? Dobra, ej, jeden domek jakiś jest. Potrzebuję żarcia, nie? Albo wody. Ej, słyszę tutaj jakieś grajki. Co jest? Można kupować rzeczy! Co ty mówisz? Kup 3. A jak, za co? Kostka śmieci, wymagania. Skąd monety mamy zabrać? Skąd my mamy wziąć kostkę śmieci? Jak takie coś zrobić? Sprzedaj. Aha! O mygy, co to są za rzeczy? Ale mi się pić chce. Dobra, powiem wam tak. Kompas mamy, lol, dobra. Czekaj, ja zaraz wrócę, bo ja muszę po wodę skoczyć. Dobra, ale leć po wodę. Ja tu se pochodzę. I słuchajcie, popatrzę, co tutaj się w ogóle znajduje. Tam widzę jakąś skrzynię chyba, z jakimiś rzeczami. Dobra, co to jest? Czerwone porzeczki? Mam jakieś czerwone porzeczki, spróbuję je zjeść, mam nadzieję, że nie zachoruję. Okej. Zjadłem, dobra, tą lamę tutaj zostawmy, może coś, że ją oswoimy jakoś. Jaka ogromna wyspa, dobra. Idę, stary, skakujemy tam jakoś, jeszcze nie wiem, jak tam się dostać. Ja próbuję na razie się dostać, kurde, na łódkę, ledwo doję. Idziemy, idziemy, odkrywamy mega ultra dużą wyspę. O, skoczyłem tutaj, dobrze. I teraz... Woda, please, woda, please. What? Kaczuszka to jest czy co? Cześć. A siekiero? Nic jej nie mogę zrobić, a ja miacho chcę. Ej! Woda. Chodź to! O, nawodniony. Co jest? To jest jakaś jaskinia. Ej. Jaskinię znalazłeś? No, wchodzę właśnie do niej. Ej! Idę do ciebie. Co to jest? Nie da się tego wykopać, to jest łopata potrzebna, czaisz? Potrzebuję łopatę. Tak, da się stworzyć, ale trzeba najpierw nauczyć się kraftować. Podnieś grzyb jaskiniowy. Ohoho, grzyb jaskiniowy sejem.
Dobra, zjem sobie grzyb. Idę do ciebie. O co chodzi? Dobra, szkoda, że tej łopaty jeszcze nie zrobiliśmy, ale stary, wydaje mi się, że zostaniemy tutaj jeszcze na twoim odcinku na pewno, bo... Ty jesteś na tej pierwszej wysepce jakby, czy na drugiej? Już przeszedłem na tą drugą. Widzę cię, tu jestem, dobra. Właśnie, tam próbuję sobie... Melona masz. Nie, co ty zrobiłeś? co ty robisz? Stary, widzisz to? Jak to wygląda? Chodzę brzegiem normalnie, stary. Ciebie. Próbuję się tam dostać. O, dostałem się. O, ale piękne wyspy. Idę tam wskoczyć na górę normalnie. Mam nadzieję, że tam coś znajdę. Jakie mamy piękne wyspy. Ale pięknie, normalnie naprawdę. Normalnie tu tętni życiem. My z tej wyspy coś czuję, że wrócimy tak zarobieni. Zrobimy tutaj wszystko. Pa, arbuzy kolejne. Mam kolejne arbuzy. Mam max wody już. Opa. W organizmie. Op. Dobra, chodźmy, słuchajcie. Jakie te kwiaty wielkie. Potem będą. A! Dzik! O nie, uważaj! Aaaa! Co on mi robi? Co się dzieje? Ratunku! Co on zrobił? Dobra, uwaga. Rozwalamy go? On kopnie, on cię kopnie. Dobra. Dobrze, dawaj. Dawaj go. No ja tak wolno chodzę. O, dobrze, ominam go. Dawaj go, dawaj, ciągaj. Jest, ciągamy go! Ciągamy go! Ciągaj go! Rozwalam go! Ała! Dobrze, dostał. Dobrze, dostał. Ciachaj dzika! Dawaj go! Ciachaj dzika! Ciachaj dzika! Ała! O, zabolało. Gdzie on jest? Tu jest! I tu jest jakaś antena! Ała! Dawaj go! Ała! Boli! Boli! Jaka ta dzida jest słaba! Jest! Jest! Co jest grane? Można go zebrać, zobacz. Jak on spada, śmiesznie. Zbieramy go! I weź co całego. Surowe mięso, skóra. Stary, skóra! Co jest? Czekaj, czy ja mogę to założyć? Stary, założyłem to? Rybowe porzeczki. Widzisz mnie, stary? Gdzie ty jesteś? Patrzę. Chodzę na górę. masz głowę dzika na sobie. Ej, o co chodzi? Ej, tutaj mamy jakąś antenę, ty. Śruba i zawias! I szkło! Śruba! Dobra, jesteśmy uratowani. Tę śrubę od razu bierzemy. Śruba i zawias i szkło. A chodźmy jeszcze tutaj wyżej, czy coś jeszcze tutaj jest? Na pewno coś jeszcze tutaj jest, dobra. Au! Odkrywamy, dobra. A śrubę ale potrzebowaliśmy wyspa. Do tej siekiery i do tego czegoś, co nie? Dobra. Biegnij! O, to od razu zbiorę sobie drewno i kokos jeszcze dostaliśmy, super. Tak. Słuchajcie, my w tym miejscu zdobędziemy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy do rozwinięcia się i wypłynięcia dalej. Prawdopodobnie zostaniemy tutaj troszeczkę dłużej, bo będziemy wokół tej wyspy też pływać i zbierać ten piasek, który jest bardzo nam potrzebny. Ten piasek, żeby zrobić przetapiarkę i z tą przetapiarką pójdziemy dalej. No i potem już pełno różnych rzeczy nowych można zrobić. Kolejny dzik, stary. Kolejny dzikens. Ale robi się ciemno. Wróćmy na łódkę. Zimno. Zimno, ciemno, co my zrobimy? Z tymi śrubami jeszcze, stary, wiesz co bym zrobił? Zrobiłbym hak i postarałbym się zrobić już ten piec hutniczy w tym jeszcze odcinku, żeby to już mieć przygotowane, tak mi się wydaje. Dobra. O, tu jest dużo tych rzeczy. O, zrobię skórę i sprawdzę, co można zbadać ze skóry. Nic nie pokazało mi, co mogę zrobić. Nie! Ale zamontowana kotwica. Wow, jakie my tu będziemy mogli rzeczy robić, stary. To jest aż no po prostu. Jeszcze na połowę nie odkryliśmy. Plecak będzie można zrobić. Wełnę, super. Dobra, ziemię jeszcze będziemy mogli. A jak ziemię zdobędziemy, pewnie jak będziemy mieć już właśnie łopatę. Widzę tutaj łopatę, potrzebujemy sztabkę metalu. Więc to wszystko będziemy mogli zrobić, jak już zrobimy ten piec do przetapiania. Odkryliśmy niesamowitą wyspę i zamierzamy ją dziku! Całą sprawdzić. Dziku! Ej, mam nasiona arbuza. I te arbuza można zasiać. To i to. Co to jest? Zawias i śruba! No to nigdy stary. Się nie cieszyłem tak bardzo z zawiasu i śruby jak dzisiaj. Zawias i śruba to jest najlepsza rzecz, jaka ever powstała. Ej, to jest. Nie mieszczę tych rzeczy. Czekaj, muszę odłożyć tutaj niektóre. Pek, pek, pek. Dobra. I słuchajcie, zabieram to. Dobra. I słuchajcie. Piękności. Robimy z. Ja bardzo, bardzo potrzebuję ten hak. Kiekierę też, ale bardziej hak. Więc potrzebuję jeszcze odpadki i z tej śruby zrobię ten hak, bo bez tego haku nic nie zrobimy tak naprawdę. Nie, no na razie olać tą siekierkę.
Tak, tak, dobra. A śrubki zaraz będziemy mogli sobie już sami wytwarzać. Patrzcie, mam drugi hak, let's go. No to widzowie, będziemy odkrywać dalszą tą wyspę. Dajcie znać, czy wam się cegły podobało. I kolejny odcinek będzie upaliona na kanale z naszej wyprawy. Pozdrowionka, dziki. Pozdro, jestem dzik. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.